Witam. Dzisiaj druga część filmu, jak nie zgubić ucznia w gąszczu aplikacji. W poprzedniej części zwróciłam uwagę na konieczność stosowania czynnościowego nauczania w edukacji wczesnoszkolnej, a zwłaszcza w nauczaniu matematyki. Dzisiaj chciałabym podać kolejne przykłady wykorzystania aplikacji, ale też i różnych pomocy, które mogą przygotować dzieci w domu same i pracować aktywnie na równi z nauczycielem podczas zajęć. I tak pierwsza aplikacja to będzie ta sama, która poprzednio, w poprzednim filmie, to będzie właśnie Math Learning Center. Tym razem tutaj, jeżeli ktoś nie widział, to pokażę, że są różne aplikacje. Ja chcę wykorzystać zegar matematyczny i zwróćmy uwagę, że możemy bardzo prosto wykorzystać różne plansze, które zawierają tarcze z zegarem. Mogą one zawierać różne trudności, bo to może być godzina, pełna godzina, może być kwadrans i mogą być też minuty. Jeżeli to będzie klasa trzecia, no to będziemy chcieli, żeby to były zadania trochę trudniejsze, może być o, na przykład w ten sposób. I teraz do każdej tarczy możemy ułożyć napis, który będzie oznaczał, która to jest godzina, i umieścić w odpowiednim miejscu. Może tak. I tu mamy pierwszą tarczę, tutaj możemy zrobić kolejną. Tak, i odpowiednio sobie też powiększamy i umieszczamy w odpowiednim miejscu. I trzecia tarcza u nas ta. 05. I bardzo prosto się obsługuje tę aplikację. Dzieci oczywiście tutaj wszystko bardzo ładnie widzą i uczą się, w jaki sposób oznaczać kolejne godziny, jak odczytywać je na tarczy zegara. To jest pierwszy przykład. Drugi to będzie oś liczbowa. I tutaj może to służyć jako oś liczbowa, ale też wykorzystanie jako takie grafy matematyczne. I możemy tutaj sobie odpowiednio to zaznaczać. I teraz chcemy dodać 4. I jeżeli byśmy chcieli dopełniać na przykład do dziesiątki, to bierzemy sobie drugi paseczek i układamy go tak, aby nam tę dziesiątkę pokazał. O, i widzimy, że tyle. Teraz mogą dzieci przeliczać, ile to daliśmy do 4, żeby było razem 10. Może tak. I dodaliśmy 6. Tak, możemy też tutaj wpisać, ale możemy tu. I teraz możemy pokazać też działanie odwrotne, czyli odejmowanie. Jak obrócimy tutaj w ten sposób, to możemy pokazać, że jeżeli odejmiemy 6, odjąć 6, to jeszcze raz może odjąć 6. O, tutaj możemy to zamieścić, albo możemy tutaj na tym pasku też coś pisać. To będziemy widzieć, że zostało nam 4. Możemy tutaj też się bawić w przekraczanie progu dziesiątkowego. Możemy zapisać tu u góry jakieś działanie. Jeżeli na przykład będziemy do 4 chcieli dodać 7, no to będziemy musieli wygenerować jeszcze jeden taki malutki graf. Dodaliśmy najpierw
6, a potem jeszcze 1. I w ten sposób zapisać, że 4 dodać 7 to się równa 4 dodać 6 i dodać 1 i to się równa 11. I takie działanie sobie tutaj zamieścić. Ten graf będzie nam tutaj obrazował, w jaki sposób my dopełniliśmy do pełnej dziesiątki i jak dodaliśmy jeszcze to, co nam potem zostało, tak? Więc w ten sposób możemy tutaj przeliczać i ilustrować przy pomocy właśnie tej osi liczbowej. Te osie liczbowe można tutaj generować w różny sposób, można bez liczb, można z liczbami, w zależności od tego, co nam jest potrzebne. To była właśnie platforma, którą już prezentowałam wcześniej. Natomiast dalej przejdziemy do kolejnej prezentacji, do kolejnej strony. To będzie klikankowo. I tutaj na klikankowie mamy różne możliwości wykorzystania aplikacji. I tak mamy tutaj bardzo fajną aplikację z kostkami i mogę generować sobie ile chcę tych kostek. Mogę je dla odróżnienia pokolorować tak, żeby każda z nich się odróżniała. Jeszcze raz, teraz weźmiemy drugą. O, druga będzie zielona. I teraz spróbuję wylosować. Wylosowałam odpowiednie liczby i mogę je do siebie dodać. Akurat mi się ładnie ułożyły. 6 plus 4 to 10 i 3, 13. A spróbujemy teraz w inny sposób. No akurat teraz mamy łatwe działanie, tak? 3 plus 2, 5 i 1, 6. Zobaczmy może jeszcze coś innego. 4 plus 2, 6 i 3, 9. Mamy dosyć proste działanie, więc spróbujemy jeszcze jedną kostkę dołączyć. I teraz możemy sobie znowu, możemy dowolnie układać te kostki, tak jak nam pasuje. Oj, uciekły teraz, jeszcze raz spróbujemy. Chodziło mi o to, żebyśmy mogli je ustawiać w dowolny sposób. Na przykład 4 do 4, 2 piątki to mamy 10 i 8, 18, tak? O, teraz nam wyszły 3 piątki, 15 i 6, 21. W zależności od tego, na jakim poziomie są uczniowie, możemy tych kostek wybierać mniej lub więcej i możemy do siebie je dodawać, także bardzo ciekawe zadanie. I jeszcze jedna aplikacja też na klikankowie, to będzie termometr. I teraz można tutaj generować różne wskazania termometru, pokazane jest powiększenie również i można oczywiście odczytywać, mamy plusowe temperatury, ale też mogą być ujemne i odczytujemy z uczniami wszystkie wskazania, można je zapisywać na przykład w zeszycie. A teraz całkiem inna aplikacja, wykonana w programie Geniali. Służy ona do przeliczania monet i banknotów. Są to po prostu takie multimedialne liczmany, przy pomocy których możemy rozwiązywać zadania tekstowe, układać to, co mamy podane do przeliczenia i tutaj na tej tablicy to będzie widoczne. Po zakończonym działaniu ładnie możemy z powrotem to wszystko ułożyć. Mogą to być też
takie ćwiczenia, które polegają na zamianie banknotu na inny banknot lub monety. Na przykład mamy 50 zł i teraz możemy sobie rozpisać i rozłożyć go na mniejsze banknoty, czyli na przykład 20, 20 i 10, a możemy też zamienić dziesiątkę na dwie piątki i tak możemy tutaj się bawić w ten sposób, wykorzystując aplikację. Mam nadzieję, że te aplikacje, które przedstawiłam, będą dla Państwa przydatne, ale za chwileczkę będę chciała też pokazać, w jaki sposób uczniowie mogą działać równolegle podczas wyświetlania tego, co jest w aplikacjach, aby mogły pracować aktywnie i mam też nadzieję, że macie Panie również inne ciekawe pomysły na aktywność swoich uczniów. Teraz chcę pokazać, w jaki sposób wykorzystać różne proste pomoce, które uczeń może wykonać lub przygotować w domu. Zarówno do pracy zdalnej, jak i do pracy stacjonarnej możemy wykorzystać zegary. I tak tutaj mam zegar, który jest przygotowany z gotowych elementów, z wyprawki ucznia, ale jeżeli takich nie mamy, to wystarczy zwykły talerzyk, pineska, korek, wskazówki. Jeszcze brakuje tylko tutaj godzin, które uczeń może dopisać lub dokleić i już może pracować równo z nami, wykorzystując właśnie taką pomoc, jednocześnie obserwując, co dzieje się na ekranie komputera. Następna z pomocy to centymetr krawiecki. I tutaj możemy w różny sposób dbawać, odejmować, możemy przypinać liczby, które do siebie chcemy dodać. I tak na przykład 8, zapinam tutaj na 8, dodać 4, liczę sobie 1, 2, 3, 4 i mam 12, zapinam na 12. Jeśli chcę dodawać wyższe liczby, na przykład z przekroczeniem progu, to mogę na przykład tutaj 28 i też na przykład dodać 4, raz, 2, 3, 4, zapinam. Po drodze mam właśnie pełną dziesiątkę, więc mogę sobie zobaczyć, że dodaję najpierw 2, a potem jeszcze 2 i w podobny sposób potem zapisywać działanie. Możemy też wykorzystywać do odejmowania, czyli odejmuję najpierw 2, a potem jeszcze 2 i mam 28. Tak wygląda to zadanie. Była też aplikacja z kostkami. Takie kostki myślę, że dzieci mają w domu, więc warto je poprosić, żeby przygotowały. Najpierw mogą rzucać dwoma kostkami, dodawać do siebie oczka, które są na kostce i stopniowo dodawać kolejne i w ten sposób obliczać. Jeżeli weźmiemy cztery kostki, to już możemy nimi lepiej manipulować, bo dziecko może najpierw dodać dwie piątki, a potem 9 i w ten sposób łatwiej obliczy. Jeszcze jeden przykład. Tutaj mamy 7 i 3, 10 i jeszcze 3, 13. Także widać, że dziecko może szybko nauczyć się tego, co najpierw dodawać, co później, żeby było łatwiej. Następna z pomocy to termometr. Ja przygotowałam tutaj taki termometr z papieru. Z tyłu widać, nie jest zaklejony, żeby łatwiej było pokazać. Wydrukowane tutaj właśnie, wydrukowana skala, ale dzieci mogą to z pomocą rodziców też wykonać i mogą tutaj ładnie sobie zaznaczać wskazania, które im pokażemy na naszej aplikacji. Ważne jest też to, żeby dziecko mogło zobaczyć różnicę między temperaturami na plusie a ujemnymi, jak to dodać do siebie, bo bez jakiegoś konkretu będzie to trudne, że jeżeli mamy plus 5, a temperatura spadnie do minus 5,
że różnica będzie wynosiła 10, bo musimy dodać właśnie te dwa wskazania. Tak to wygląda. Następne zadanie to monety i banknoty. I tak, ja przygotowałam tutaj gotowe znowu monety i banknoty z wyprawki, ale coraz częściej już dzieci takich wyprawek nie posiadają. Dlatego mam tu jeszcze jedną propozycję. Otóż pieniążki, które mogą dzieci pożyczyć od rodziców, podkładamy pod kartkę i spróbujemy po prostu sobie odrysować metodą frotażu. O, i już mamy 5 zł. Podobnie wykorzystamy kolejną monetę. O, i już mamy złotówkę. Następnie, jeśli wytniemy te monety, mogą być też grosiki, będzie mogło dziecko manipulować, układać różne kwoty i bawić się tak, jak my to układamy na ekranie. Dziecko będzie mogło układać różne zadania, układać kwoty, które w zadaniu wystąpiły, i w ten sposób łatwiej obliczać, zamieniać, że mamy 50 zł, to mogą być 20 i 10, mogą być też inne możliwości, i tutaj każde z dzieci może podawać te propozycje. Mam nadzieję, że te wszystkie pomysły wykorzystujecie. Jeśli nie, to zachęcam do tego, aby je wykorzystać, i miłej pracy z uczniami.